boli taka porażka, bo uważam, zasłużyliśmy co najmniej na punkt. Mi nie chodzi o nieuznane bramki, bo myślę, że tutaj nie ma problemu. Zostawiliśmy dużo zdrowia na boisku, zagraliśmy dobre spotkanie, za które zespół nie został nagrodzony, także ja ze swojej strony dziękuję za dobrą grę, za 90 minut walki. No i jedziemy dalej, pracujemy, bo uważam, że jeszcze jest dużo zrobienia. A nie mamy samochodów za 1 milion czy 1,5 miliona euro, tylko mamy samochody troszeczkę tańsze. Ja uważam, bardzo prosta rzecz, trzeba wytrzymać ciśnienie 0,01 sekundy i to nie będą spalone. Dlatego uważam, tak jak pracujemy nad stałymi fragmentami gry w ofensywie i w defensywie, musimy ten element poprawić, żeby po prostu nie było na drugi raz tego zaskoczenia, bo jeżeli to jest też bardzo mądre, zresztą my też to robimy, że drużyna stoi wysoko jak to możliwe, tylko nie można wbiegać na spalony, czyli po prostu tutaj musimy to dopracować. Dzisiaj nie mam pretensji do żadnego zawodnika. Walczyliśmy jako zespół do końca. Ja już powiedziałem na konferencji prasowej we wrześniu, każdego zawodnika będę potrzebował, bo to będzie narastało zmęczenie i widzicie Państwo, ile dzisiejszy mecz kosztował zdrowia. Dlatego obojętnie, jakie nazwisko Państwo wymieniam, to jest mój zespół i stoję murem za tym zespołem i jestem ze wszystkich zadowolony.